Siemanko! Jesień przyszła. Cóż poradzić? Trzeba wziąć rower i ją odpowiednio przywitać. Zapraszam Was na film. Tak w ogóle to powitanie jesieni miałem zrobić sobie w górach. Odkrywając kolejne szlaki na Rudym. No ale to by oznaczało, że trzeba wstać po godzinie 4, co mi się już niezbyt uśmiechało. No tak sobie pomyślałem, że może chociaż raz w miesiącu pospać do tej 6-7, by nie zaszkodziło, nie? Więc dzisiaj po lokalnych lasach taka włóczęga. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie i zobaczymy, czy gdzieś tą jesień już widać, czy może jeszcze nie. No a przy okazji tej jazdy po lasach sobie trochę do Was pogadam. Taki film z serii Co tam u mnie słychać? Co oczywiście nie wszystkich zainteresuje, no ale wiecie, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Więc kto będzie chciał, to sobie obejrzy, posłucha. Kto nie, to nie. Przymusu nie ma. No jak widać, drzewa jeszcze nieśmiało, tak te żółte listki pokazują. A to efekt póki co ciepłej, jeszcze letniej pogody. Pomimo, że jesień nastała. Przez najbliższy tydzień 25-7 stopni. Pięknie, chociaż noce już chłodne. No ale od przyszłego, od weekendu w zasadzie prognozują po 12, góra 14 w dzień. No i wtedy tą jesień odczujemy, zobaczymy. Wyjechałem rano w 8:30, czyli godzinkę temu. Było tak 12-13. Odczuwalna, myślę, że około 14-15. I w zasadzie takiego zimna nie było. Taki chłodek, ale całkiem znośnie. Tym bardziej, że testuję nową koszulkę MTB. Luźny krój, lekka przewiewna. Ale o dziwo nie zmarzłem w niej. Całkiem się sprawdziła w tych warunkach. Zobaczymy jak przy 20 paru stopniach, bo tyle ma dzisiaj być. No to jeszcze może tylko dodam, że koszulka nie ma żadnych kieszonek, innych bajerów. Typowy, luźny krój, taki zjazdowy. Wiem, w głowie mi się poprzewracało. Raz z rowerem w góry pojechał i koszulki kupuję. Ale nie, i tak szukałem właśnie czegoś w tym stylu. A to była przyjazna cena, fajnie wyglądało. Link wrzucę w opisie. Drugi powód, dla którego nie jestem dzisiaj w górach, to taki, że jeszcze mnie nogi napierdzielają po sobotnim wypadzie. Bo o tym nie wiecie, ale było robione pożegnanie lata. A nie wiecie o tym dlatego, że to była, no cóż, prywatna impreza, zamknięta, integracyjna dla mojej grupy na Facebooku. Zrobiliśmy sobie wypad na Lysą Chorę po czeskiej stronie. Jechaliśmy z Bielska, tam było spotkanie, przez Cieszyn i z powrotem. No wyszło 150 parę kilometrów i 2500 przewyższeń. Nie nagrywałem tego, jak wspomniałem, no bo to było prywatne spotkanie. Obiecuję Wam, że jeszcze z kamerą na tą górę wrócę. Chociaż wiem, co mnie czeka. Podjazd jest masakra. Najtrudniejszy chyba, jaki do tej pory robiłem. Po pierwsze jest długi. Prawie 8,5 km. Z głównego podjazdu. Nie licząc tam faktu, że droga się od jakiegoś czasu wcześniej już tam lekko wznosi po 1, 2, 3%. No ale konkretny podjazd, ten główny, ma prawie 8,5. Ponad 700 metrów przewyższeń. Nachylenie maksymalne mi tam pokazało 14,7. Ale nie to jest najgorsze.
Najgorsze jest to, że podjazd jest sztywny i gdzieś tak od połowy trzyma non stop 8, 9, 11 i nie puszcza. Więc siły trzeba rozłożyć tam, nie szaleć, a przynajmniej w moim wypadku, tylko powoli, mozolnie się wspinać. Zajęło mi to chyba z godzinę, no ale wjechałem bez zatrzymywania. Warto, bo widoki z góry miazga, ale przyjemnie, rześkie leśne powietrze. I kolejny temat, jaki chciałem z wami poruszyć, to kamerka, nowa kamerka, czyli GoPro Hero 9 Black. Wielkie wow na świecie. W Polsce co prawda recenzji jeszcze nie widać, no bo u nas w sprzedaży dopiero od 23. Ale na zagranicznych YouTubach już jest. Niektórzy chwalą. Znaczy tak, większość chwali, choć niektórzy twierdzą, że z ósemki nie warto się przesiadać. Z szóstki, z siódemki, owszem. Co ona ma, to chyba już wszyscy wiedzą. No, wymienne tą osłonę obiektywu z powrotem. Jest troszkę większa, ma większą baterię. Nagrywa w 5K. Przedni ekran do vlogowania. Jeszcze lepszą stabilizację. Szmery bajery. I powiem wam tak. Byłem bliski kupienia jej. Miałem już ją dodaną do koszyka. Miałem wciskać kup, zapłać. Ale po pierwsze jest droga. Ósemkę można w tej chwili kupić za nową, za jakieś 1800. Dziewiątka kosztuje 2300. Plus do tego jakaś dobra karta pamięci i mamy 2,5 koła. To raz. A dwa. Trzeba mieć dobry komputer, dobry sprzęt, żeby pracować na plikach takich wielkości. A u mnie niestety laptop jest taki, jaki jest. Dlatego nagrywam w 2.7K, a nie w 4. No pomijając, że nie mam stabilizacji w 4K. Ale nawet odtwarzanie filmów na YouTubie w 2.7K u mnie powoduje zacinanie, klatkowanie. Więc nie ma sensu kupować kamerę dla mnie, jeśli mój sprzęt potem nie ogarnie tego. Ale sobie wybrałem dzisiaj zabawę w piachu. Gdzie to prowadzi? Prosto? Widzicie, co tu się dzieje? Dobrze, że mam niskie ciśnienie, bo od powrotu z gór jeszcze nic nie pompowałem. Leśno rajza tak w ogóle. Nie wiem, czy cały szlak zrobię dzisiaj, czy tylko sobie kawałkami pojeżdżę. Ale to jest odcinek, którym na przykład nigdy wcześniej nie jechałem. O, tu już trochę jesieni widać. Jakby była taka żółciutka, cieplutka, to nie będziemy tak strasznie narzekać, nie? No a tu staje znowu odcinek idealny pod gravelka, zobaczcie. Las pachnie. Ludzi brak. Aut nie słychać. Coś pięknego. Taki relaks. O, piękny dzień.
a dopiero 10:18, 17 stopni, 34 km. Zobaczcie, tu prowadzi szlak, a była robiona ścinka drzew. Porozjeżdżane. No co za pech. Dwie sarny przebiegły mi tuż przed nosem. A kamera akurat wyłączona. Ale dorodne sztuki. To chyba nie będzie jechane. No nie. Tam obrzeżem może. Od jakiegoś czasu myślę o przycięciu kierownicy. To są sytuacje, gdzie po prostu muszę zejść z roweru, go przeprowadzić, bo się nie wcisnę między drzewami. Tak po 1,5 centa z dwóch stron. Powinno być troszkę lepiej. Za bardzo też nie chcę, żeby nie przesadzić. Jopa! Ale jest tu pięknie, powiem wam. Tu las, tu droga. Nie asfaltowa. O, niedawno ścinane, bo żywicą pachnie. No i co, przede mną kalety. Pojadę prosto, odbiję w prawo na zieloną. Wrócę lasami do siebie. Albo jadę w lewo i eksploruję nieznaną mi część ścieżek leśnej Rajzy. 10:40. Jadę w lewo. Najwyżej nogi będą cierpieć. Leśny zakątek Śląska, ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna z cisem do Nensmarka. O kurde. Powiem wam, że jakby one nie były zamknięte, to pampers byłby już pełny. Ambona myśliwska. Taka atrakcja na ścieżce. Każdy widział, każdy wie, a kto nie, to już widzi. Patrzcie, jakie miejsce postoju wśród wysokich drzew. Można jakiegoś batonika wciągnąć. Fajnie to. No i na razie jadę takim pięknym asfalcikiem. Nówka sztuka. Tam wcześniej w prawo było odbicie na leśną uciechę. To też taka pętelka tu w okolicy, którą można zrobić dodatkowo w ramach leśnej Rajzy. Ale ja sobie dzisiaj odpuszczę. Kiedyś specjalnie przyjadę, żeby właśnie tam to tylko zrobić. Miejscowość Osiek. I od Mikołeskiej aż dotąd nówka, asfalcik. Troszkę kamyczków gdzieś się tam trafia z pobocza, ale oprócz tego droga jest idealna. W dodatku nie jest całkiem płasko, jest lekko kręta. No coś pięknego pod szosę. Droga prowadzi tam, szlak prowadzi tutaj. Zobaczcie. I ślad prowadzi tędy. To jest szkoła, wiecie o tym?
niezły czad, nie? No i z powrotem jestem w lesie. Przynajmniej przez moment. Miejscowość Tworóg. Ja gdzieś tu muszę. I tam. A jak spojrzycie na znaki, to leśna rajza pokrywa się z leśną uciechą na tym odcinku. Więc mówiłem, że będę musiał wrócić ją zrobić. A w zasadzie niekoniecznie. I zobaczcie, tu jakiś szlak kiedyś był, ale jak tu teraz, którędy, nic nie wiadomo. Postawili coś takiego, szlak zniszczony, zero przejazdu. Powiem wam, że nie fajne takie. Jak już się niszczy szlak, to powinno się go... Tam jest. A tu jest droga szybkiego reagowania. Jak szybko zareagujesz, to przejedziesz. No nie jest to bezpieczne przejście. Coś mi się wydaje, że te szlaki powinny być od nowa przemyślane. Poprowadzone. Pozmieniane gdzieniegdzie. O, to już jest przyjemnie. Ale tu mało kto jeździ, zobaczcie. I przy kapliczce. Zielony tam, a leśna uciecha tam. No to ja zielonym. Sześćdziesiąty pierwszy kilometr. 11:53. 3 godziny 4 minuty jazdy. To oznaczenie, powiem wam, nie jest najgorsze. Czasami gdzieś znika. Trzeba gdzieś poszukać chwilę. Czasami gdzieś za jakieś zarośnięte drzewo i nie widać, ale ogólnie są. Chociaż ja i tak jadę po jakiejś tam mapce, bo tak lubię. Nawierzchnia póki co mocno mieszana. No według mnie lepiej na MTB, będzie po prostu bardziej komfortowo. Więcej odcinków będzie przejezdnych. Jeśli gravel, to zakładałbym mniejsze koła i szersze oponki. I co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? A, już wiem. Wspominałem gdzieś ostatnio, że za remont się wziąłem w mieszkaniu, tak? No to muszę wam powiedzieć, że strasznie opornie mi to idzie. Przykład dzisiaj. Dzień wolny, mógłbym coś tam dłubać, żeby to przyspieszyć. No to rower. Do świąt mam czas, tak sobie założyłem. Więc spokojnie jakoś chyba dam radę. No powiem wam, że już za bardzo nie planuję żadnych wielkich, czy też żadnych konkretnych wypadów. Raczej jak się trafi okazja, pogoda, to coś tam będę jeszcze próbował, ale... A zostało ile? Październik, listopad, grudzień. 3,5 miesiąca. Nie wiadomo, na co nam aura pozwoli. Więc większość będzie już chyba na spontanie. Oczywiście mam tam porysowane trasy. Przeróżne, gdzie bym chciał pojechać, no ale... Czas. Jeszcze raz czas. Sami wiecie, jak to jest. No i znak pokazywał, że przede mną leśnica.
pełno takich znaków dzisiaj widzę. Zakaz wstępu, ścinka, zrywka drzew. Miejscowość Piłka. No i tu już miejsce dla mnie znane, które was zabierałem w tym roku zresztą. Rezerwat przyrody Jeleniog Mikuliny. Jak mówiłem, już tu byliśmy, ale cisza, spokój. Déjà vu po raz, nie wiem który dzisiaj. Trzeba przyznać, że uparci są. Dopóki chociaż jedno drzewo stoi, nie poddamy się. Będziemy ciąć. 82 prawie kilometr. 4 godziny 8 minut. Na razie takimi szutruwami cisnę. Ta koszulka, muszę wam powiedzieć, sprawdza się całkiem nieźle. 22 stopnie. Oczywiście jakbym miał coś z krótkim rękawem, to też by było spoko, super. Ale nie ma tragedii. Użytek ekologiczny torfowisko Dubiele. Ja mam jechać tamtą drogą, w lewo, ale tu zajrzę chociaż na chwilę. Uwaga, ciufcia! Teraz szlak mnie prowadzi tutaj. Taką drogą. No tu jest tak. Piach, kamienie pofałdowane. Taki odcinek, że trochę się można zmęczyć. Ścieżka przyrodniczo-rekreacyjna Kuczowska. I przy okazji leśno rajza też tędy leci. Jakbyście zgubili drogę, co prawda znaki są, a jakbyście zgubili, to tego pana można pytać. Bardzo uprzejmy, mówi, że tam mam jechać. Także miejscowi są spoko. Ale zielona. Już dalej nie będę ciągnął pętli wokół zalewu, bo już ją jechałem. Wracam sobie teraz lasami do siebie już. 14.07. 95 prawie kilometrów. Prawie 5 godzin. Jeszcze mi trochę zejdzie. Ale bardzo sympatyczna pętelka po lasach. Nawierzchnia, jak mówiłem już, jak widzieliście zresztą, bardzo różna. No według mnie MTB na szerszych gumach i niższym ciśnieniu na tą jazdę jest w sam raz. Na innych rowerach, czy trekking, czy nawet na miejskim na upartego też przejedzie, ale będzie więcej po prostu prowadzenia. MTB da największą tu, największy komfort. Dobra, podsumowanie gdzieś jeszcze pod koniec. Na razie wyłączam się. Out. Okej, moi drodzy, kończymy to.
już się nic nie będzie działo. Ja jestem w lasach koło zalewu zbiornika Kozłowa Góra. Jeszcze kawałek do domu. Nie wiem, ile tam wyjdzie dokładnie, więc spróbujemy to zrobić dzisiaj inaczej. Ja teraz tylko coś powiem, a później coś dopiszę i może coś z tego wyjdzie. A więc dystans przejechany w dniu dzisiejszym to w czasie średnia prędkość 0,5 zarąbista. Ten szlak w ogóle, to jazda u mnie po lasach, no widowiskowe to nie będzie, bo to gór nie ma jakichś tu singli, żeby coś się działo. Jest przyjemne dla osoby, która jeździ, może niekoniecznie dla tych, którzy to oglądają, chociaż mam nadzieję, że wam też się spodobała ta relacja. Tradycyjnie już dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli, którzy zostawili komentarz. Pozdrawiam, trzymajcie się rowerowo.